What the fuck? Dlaczego to tak się stało? Pora to postawić na ziemi, żeby szybciej wystygło. Czy to jest płyn na środku? Nie. Chyba powinno być okej. Okay. Dobra. Czekaj, masz wystygło. Z jakiego powodu to tak wygląda? Jest twardy, to ma taką skorupę. Mam nadzieję, że to nie będzie płyn na środku. Zaczęło od czekolady. Czekoladka może być płynna. Nie chcę się zatruć, to jest najważniejsze. Dobra, stawiajmy. Czego to jest problem? Actimelków? Nie sądzę. Chociaż może. Może za dużej ilości oleju. Czego nasze rzeczy wychodzą w najdziwniejszych formach? Ciasteczka, które stały się ciastem. Ale były dobre. Biszkop, który stał się mózgiem z płynną zawartością środku. Pistaszkowe sandwicze. Pierogi. Cernik. Kuba, a więc mamy już gotowe ciasto. Pora je skosztować. Ja w międzyczasie zaczął umierać. Chorupsko. Upluj nam kawałek ciasta. Pokazowy kawałek ciasta. Ups. Czyżbyś Kuba nie domasłował? Nie. Jest okej. Okay. Ty, czy to się udało? Nie wiem, nie wygląda apetycznie. Jezu Chryste, to jest chyba zakalec. O. Czy jak to tam się nazywa? Oj, tak spróbuj. Czyli honory. Nie, to nie jest jadalne. Nie wygląda. Chociaż kto to wie, może jest. Zjem kawałek od spodu, bo on może być wypieczony chociaż trochę. Smakuje jak niedopieczone ciasto. Kto by się tego spodziewał? Ile to wypuć? Lepsze jest to, że my to robiliśmy pół godziny, a takie pojedyncze małe wieś. Pół godziny Tak głośna jest ta spłuczka tam. Jezus Maria. Nienawidzę tego kibla, on w jakiś dziwny sposób nie spłukuje wszystkiego. Ani tam jakby brzmi na dobrą moc, więc... Czyli... On leje, ale nie po tylnej ścianie, w ogóle nie po tylnej, nic. Czyli wniosek z tego taki, że jak robicie jedno duże zamiast kilku małych, to lepiej dłużej to piec. Poza tym smakowało jak jajko, może dodaliśmy jednego jajko za dużo. Nie, co ty? Oj, niedobre. Niedobre. Outro. Nie wiem, coś wymyślić. Nie wiem, weź w Google tłumacza, wejdziemy jakieś wyszukamy śmieszne pożegnanie. Po czesku. No, na przykład po czesku. Polski i teraz taki myk. Dobranoc. Dobranoc dzieci. Dobrą noc dzieci. To powtórz. Nie, to już jakby to było pożegnanie. Ale powtórz to. Dobrą noc dzieci. Także dobrą noc dzieci. Także... Dobrą noc dzieci. No i do nie wiadomo w sumie kiedy, bo może to wyjdzie za rok, może nigdy. Zobaczymy. Zależy ile będę miał czasu, znaczy przez dwutygodniową przerwę świąteczną zedytowałem jeden film. To nie wiem czy to szybko wyjdzie. Przez pół roku zrobili zero. Tak. Więc robimy postępy. Więc jak już mówiliśmy. Dobrą noc dzieci. No. Pa, pa. Cześć, witam was w prezencie w unboxingu paczki modelarskiej. Tak, niektórzy z was mogą nie wiedzieć o tym, że jestem modelarzem, bardzo lubię modele, w sensie to jest moja pasja, hobby, jak nazwał. I tak, i ostatnio sobie zamówiłem bardzo sporą paczkę, proszę. Jak mówię, już jest bardzo duża, także nie wiem, może będzie to drugie pudełko jeszcze w środku, także dwa będą, nie wiem. To tak, no to za rozcinanie się bierzemy. Dobrze. Różne kolory, jak na przykład. I teraz dobrze. I muszę schować kosę. I okej. Taki zielony, typu żółto-zielony i taki zielony, taki zielony. Sobie już wezmę kamerę. I proszę. Zatem tak prezentuje się nasza paczka po otworzeniu. Robię teraz w tej chwili małe cięcie.
I będzie no i pokażę po prostu już rzeczy poukładane i wam powyjaśniam co jest czym i co kupiłem za tym cięcie. Dobrze, a zatem w ten oto sposób wygląda cały nasz zestaw po rozpakowaniu. Proszę. Widzicie, bardzo dużo rzeczy. Tutaj pokażę wam rachunek. Patrzcie, ile mam tego. Są dwa czerwone. Masakra. To tak, to rachunek pokazałem i teraz to roboty. Pokazuję wam po kolei, co jest czym. No i okej, dobrze. Zatem mamy tutaj klej cyjanoakrylowy firmy Tamiya. Proszę o to, jak dokładnie się nazywa nasz produkt. I otóż to po prostu jest no do sklejania takiego, powiedzmy, że to jest taka kropelka modelarska. No kropelka, po prostu kropelka, okej. Dalej, paleta aluminiowa do farb mieszania, prawda? Okej. Proszę. Tutaj mamy dwie taśmy, te maskujące, jedna 40 mm, a druga 18. Tak, jeszcze spokojnie te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, będą jeszcze unboxowane po raz drugi. Myślę, że no, pootwieram je, pokażę, opowiadam o co chodzi. Proszę, a właśnie, i tak, i paleta jest firmy AK Interactive, chyba coś takiego, czy MIG, nie pamiętam już, a te otóż dwie taśmy Tamiya. Teraz mamy Patafix z firmy Uhu, to jest coś takiego, no niby do przywieszenia rzeczy, ale go się wykorzystuje do robienia tak, do, że tak powiem, maskowania modeli, to można wyginać, dokleić do modela, no i pomalować aerografem, czyli takim urządzonkiem. Tonator to jest kompresor, chodzi nam o to, co jest na górze. I potem zostają takie ładne nam szlaczki. To może później. I okej. Pędzelek. Proszę, to jest pędzelek 10x0, czyli bardzo mały, firmy Italeri. Patrzcie, jaką ma główkę. Teraz dla porównania palce dam. Bardzo mały. Ale ta mi się sprawowała dobrze przez 4 lata. No okej, odkładam. I teraz przejdźmy do tego. To jest do otwierania farbek typu palstra. Pewnie ci, którzy malują tymi farbami, to mają często bardzo problem otworzyć je, bo otóż no, często mogą się, jakby to powiedzieć, farba spłynie i zaklei nam korek, no i tego się nie da otworzyć. I tutaj z pomocą przyszła nam, to nie wiem, to chyba jest firma Iglenest. I to jest wydrukowane 3D, patrzcie, taką ma charakterystyczną fakturę, tutaj pod światło widzicie, to sobie też odpakujemy później. I tak, i przejdźmy do sedna, czyli to, co powinno nas najbardziej interesować z tej całej paczki. I to otóż będą modele i do nich zawarte rzeczy. Na początek proszę tutaj do Jagdpanzera 4 Lang firmy Tamiya, elementy fototrawione od Aber i popatrzcie sobie tylko, jaka to jest precyzja wykonania. Dlatego to kupiłem, no bo jak możecie widzieć, elementy fototrawione są o wiele bardziej dokładne, ale to o wiele, niż plastikowe. To są w końcu blaszki tam, nie wiem, to jest jakoś, nie wiem jak to jest wycinane, albo laserowo, albo właśnie fototrawione, ale nie jestem pewien, co to oznacza. I tak, to się dokleja właśnie klejem cyjanoakrylowym.
ja kupiłem właśnie film Tamiya, lub można lutować. Z lutownicą pamiętam, że miałem bardzo dziwne, nie dziwne w sensie, tylko... że tak powiem, niebezpiecznie dosyć doświadczenie, bo kiedyś do mnie przyszedł Kuba, Kubiszon, i razem wzięliśmy sobie takie kulki plastikowe do tych, no, do takich plastikowych, plastikowych broni, coś takiego, i to spaliliśmy, potem klocka Lego, i potem zrobiliśmy w Leopardzie 2 dziury, tak jakby po, jak pan po Waffentrygerze, po prostu wsadziliśmy lotownicę i no, wgrzaliśmy to, i potem omal się nie zatruliśmy poliuretanem, no ale okej, okay. Dobra, zatem już opowiedziałam. Starczy już. To chyba za dużo nagrałem. No to do następnego vloga.